i słyszałem to, co mówił. Może pani, ja wierzę, może pani być tajne te. Temu, że nie zgodziliście się na to zło. Będę tutaj stał do śmierci. Dlaczego pan tutaj jest? Z dwóch powodów praktycznie rzecz biorąc. Nieuczciwie zostali w ogóle oskarżeni. Dwa razy się nie kara za to, co powinno być. Niech ludzie się otrząsną, niech zobaczą, co zrobili ci, co głosowali na Platformę, na Lewicę. To się w ludzkiej głowie nie mieści. Po prostu Polska została sprzedana w tej chwili. Jak nie ruskim, to Niemcom. Nie wierzę w to, że Niemcy nas nie zaatakują, włącznie z ruskimi. Nóż będziemy mieli ponownie wbity w plecy, tylko z zachodu, a nie ze wschodu. Trochę przeżyłem, trochę widziałem i trochę słyszałem. I to jest wystarczający powód, że tutaj jestem. Bo praktycznie biorąc nieuczciwość w tej chwili, jaka rządzący są, wprowadzają w Polsce, to się w ludzkiej głowie nie mieści. Naprawdę do tego stopnia doprowadzić, żeby zamykać wolne media, które praktycznie biorąc przez 8 lat TVN na Polskę psiaczyła. Nikt się tym nie zainteresował. A dzisiaj zamyka się polskie media, a amerykańskie zostawia się, niemieckie zostawia się. To się w ludzkiej głowie nie mieści. A nie ma elektroniki, nie można poprzez elektroniki, żebyśmy tyle czekali? Nie można, bo dopiero do sędziego poszły. Będę tutaj stał do śmierci. Przeciwko czemu pan protestuje? Bo proszę panią, niewinni ludzie siedzą. Nie ma sprawiedliwości. Mamy tutaj od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Dziękujemy! 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 Ten akt łaski podpisany przez prezydenta ma takie oto znaczenie, że z chwilą jego podpisania zarówno mój mąż Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik są ludźmi, którzy nie powinni pozostawać za murami więzienia. Powinni ich natychmiast zwolnić. Jednakże jest pewna procedura, na którą teraz czekamy. Zaraz państwu to wszystko opowiem. Dziękuję również panu prezydentowi Rzeczypospolitej Andrzejowi Dudzie, który stanął na wysokości zadania i po otrzymaniu akt z prokuratury generalnej niezwłocznie akt łaski podpisał. Nie czekał i nie wahał się. Panie prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, nisko się kłaniam i bardzo dziękuję. Dziękujemy! Nareszcie finał tej sprawy jest sprawiedliwy. Bardzo, bardzo szanowny panie prezydencie, dziękujemy jeszcze raz. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Nie możemy się z tym pogodzić, że ludzie, którzy nie są niczemu winni, powtarzam, coraz więcej ludzi to zaczyna rozumieć, o co tu chodzi. O to chodzi, żeby po prostu ludzie, którzy kradli, rabowali nasz kraj, którzy byli na świeczniku, nie trafili do więzienia. Co sądzi o decyzji ministra, prokuratora generalnego, pana Bodnara? No co sądzę, jest na usługach Tuska, no i tak to mamy jak mamy, no to jest rzecz po prostu niesłychana. Prześledząc od 90 roku różne rządy, tak naprawdę taki rząd, który by to zrobił, co teraz zrobił, nie zważając na ustawy, po prostu upadłby na drugi dzień, także no to jest tylko kwestia czasu, co niektórzy posłowie, którzy się opowiadają za tym rządem i są w tej koalicji, myślę, że przejrzą na oczy, o co tu chodzi. Chodzi głównie też o suwerenność Polski. Czemu pani tu dzisiaj przyszła? Bo nie mogę się zgodzić z tym kłamstwem i z reżimem Tuska i dlatego tutaj przyszłam. To jest okropny reżim. Wie pani co, ja jestem z roku 56 i przeżyłam Solidarność. I w tym celu, jak już Solidarność podzieliła Polaków, bo byli komuniści i prawdziwi Polacy. I teraz z powrotem. Prawdziwi Polacy są tutaj, a komuniści hulają po Polsce i robią z Polakami co chcą. Przyszłam, ponieważ kocham ten kraj i kocham wolność. To bardzo górnolotne, ale po prostu nie zgadzam się na to, co wyczynia ten rząd w całej rozciągłości. Ale czemu dzisiaj konkretnie jest pani przed aresztem śledczym w Radomiu? Dzisiaj nie przyjechałam dlatego, że spodziewamy się uwolnienia, nie wiedziałam o nim. Postanowiłam przyjechać, żeby wyrazić solidarność. Pierwszy raz tutaj jestem, akurat zdarzyło się tak, że być może będzie to pamiętny dzień wypuszczenia naszych więźniów politycznych. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.
Dzień dobry. Proszę pana, stoimy tutaj pod aresztem śledczym w Radomiu i bardzo prosimy o informację. Wiemy, że dotarł do państwa nakaz zwolnienia wydany przez sąd na podstawie aktu łaski prezydenta. Proszę nam udzielić informacji, jak długo mamy czekać, czy mamy się odsunąć. My się dostosujemy do państwa regulaminów, ale nie znamy tych informacji, a oczekujemy na mojego męża Mariusza Kamińskiego. Pan był uprzejmy rozłączyć się ze mną. Najlepiej proszę czekać. A jak pan zakłada, ile to potrwa? Ile to potrwa? Nie nabierać na wejście. Słucham? Nie nabierać na wejście, proszę. Dobrze, i co jeszcze? No i chwilkę. Dobrze. Powodu nie wychodzą do nas z zakładu karnego. Wiedzą, że tu stoimy. Nakaz został właśnie przesłany do zakładu karnego, a nikt nie wyszedł, żeby z nami porozmawiać. Już tym bardziej powinien Mariusz Kamiński jest w tej chwili absolutnie wolnym człowiekiem. I może nas zaraz powstrzymać w zakładzie karnym. Bardzo prosimy, żeby ktoś wyszedł, gdyż w tej chwili każda minuta pozostawania mojego męża za murami tego więzienia to jest już podwójnie bezprawne pozbawienie wolności. My bardzo prosimy, żeby ktoś wyszedł i powiedział, jak to teraz będzie wyglądało. Chcemy powitać tutaj Mariusza Kamińskiego. Jestem żoną Mariusza Kamińskiego, Barbara Kamińska. I prosimy o informację. Czy państwo mają jakiegoś reprezentanta, który może wyjść i z nami porozmawiać? W tej chwili Mariusz Kamiński jest absolutnie wolny. Powinien zostać natychmiast zwolniony z zakładu. Prosimy o informację. Jest tu dużo osób, które oczekują na wyjście. Państwo powinni niezwłocznie, czyli natychmiast zwolnić Mariusza Kamińskiego z więzienia. Jeżeli państwo widzą tych ludzi i nas oczekujących wszystkich... Cześć i chwała! Słyszałem to, co mówił. Proszę panie, chcę ja wyjrzeć, może pani powiedzieć, jak sprzedajne te. Temu, że nie zgodziliście się na to zło. Chcę bardzo, bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synowi. Brawo! Brawo! Pani Barbara! Pani Barbara!